dość umiarkowaną. Ja też się zgadzam z tą tezą, ale to wynika, myślę, z kilku rzeczy. No po pierwsze, to Rosjanie są realistami i przez dobrze wiedzą, że powiedzmy sobie, gdybyśmy tutaj policzyli te wszystkie siły, czyli polskie, no litewskie, łotewskie i tak dalej, to tu jedziesz pewnie 30, nie no, a gdzie dwa razy? 5 albo 6. Czyli że tutaj powiedzmy sobie, że mamy gdzieś potencjał około 30-40 tysięcy no żołnierzy, a z drugiej strony stoi wielki zachodni okręt wojskowy, który ma między 250 a 300 tysięcy i dodatkowo go Rosjanie wzmacniają w tym momencie, bo oni chcą stworzyć 3 dywizje. 2 dywizje w tym okręgu no zachodnim i 3 w południowym, więc jeśli chodzi o czysto wojskowy potencjał, to tutaj nie ma czego porównać. Oni to dobrze wiedzą, prawda, że to nie jest żadna gorzka dla Rosjan. Jeśli można, jedno zdanie, bo już chciałam powiedzieć. Wydaje mi się, że też jest taki czynnik oczekiwania na wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. To jednak bardzo jest taki duży znak zapytania, jaką politykę będzie prowadziła administracja, zakładam, Donalda Trumpa, i biorąc pod uwagę jego jakieś deklaracje ułożone sobie w stosunku z Rosją, myślę, że teraz właśnie jest tak naprawdę jakichś wielkich ruchów, czy jakichś wielkich ostrych deklaracji się nie wykonuje, bo to będzie ten czynnik, który tak naprawdę zdecyduje. Jest jeszcze jedno zdanie. A propos tej silnej wspólnoty euroatlantyckiej, to 2 fakty. Pierwsze, że Trump może wygrać i może pójść w ostry izolacjonizm i się okaże, że nie ma wspólnoty euroatlantyckiej, tylko jesteśmy z nami na kontynencie. Raz jeszcze dużo pewniejsze byłoby w tym momencie oparcie się na europejskiej polityce obronnej, czy próbę stworzenia takiej. A druga rzecz, no to też jednak jest kłopot, bo chociażby raport na temat decyzji o inwazji na Irak bezprawnej pokazał, że tak jak mówi poseł Wilk, ten ośrodek decyzyjny jest w Waszyngtonie. Jeżeli Waszyngton z nienacka się wypisze, to mamy kłopot i stąd należy naprawdę pracować nad tym, żeby realny ośrodek decyzyjny przenieść do Europy i pracować w kierunku wypracowania obronności niezależnej europejskiej. Który rozpocznie Jan Grabiec, ale zanim ten tury rozpoczniemy, to chcę Państwa i słuchaczy prosić o wysłuchanie wypowiedzi prezydenta Baracka Obamy na temat sporów w Polsce. I expressed to President Duda my concerns over certain actions and the impasse around the Poland's. W rozmowie z prezydentem Dudą wyraziłem niepokój związany z pewnymi działaniami i impasem w sprawie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Szanujemy polską niezależność. Wiemy, że polski parlament pracuje nad rozwiązaniami, ale w tej sprawie trzeba zrobić więcej. Jako przyjaciel i sojusznik Polski zachęcamy wszystkie partie do wspólnej pracy w celu zachowania demokratycznych instytucji polskich. To właśnie one sprawiają, że jesteśmy państwami demokratycznymi. Nie tylko słowa zapisane w Konstytucji, czy fakt, że głosujemy w wyborach, a instytucje, na których polegamy każdego dnia. Rządy prawa, niezawisłe sądownictwo i wolna prasa. Jestem Państwu też winna wyjaśnienia. Nie ma wśród nas przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że no, nikt z klubu PiS nie miał czasu, aby do nas przyjść, więc dyskutujemy bez udziału polityka partii rządzącej. No ale właśnie, to specjalnie przytoczyłam ten fragment wypowiedzi Baracka Obamy, bo wydaje się, że są niezwykle różne interpretacje, ku mojemu zaskoczeniu, tego, co powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Zacznę od Jana Grabca. No to bardzo ważne słowa, tym bardziej, że w tej wypowiedzi po spotkaniu 2 prezydentów właściwie ta część dotycząca sytuacji w Polsce z Trybunałem Konstytucyjnym była zasadniczą częścią tej wypowiedzi. Prezydent Obama zaczął od przypominania Konstytucji 3 maja, od wielkich demokratycznych tradycji polskich, od walki Solidarności, od tego, że Polska była przykładem dla krajów przechodzących transformację z systemów totalitarnych do demokracji, i na tym tle wyraził zaniepokojenie dotyczące sytuacją wokół Trybunału Konstytucyjnego, co w języku dyplomacji oznacza bardzo dużo. Tego rodzaju wypowiedzi są niezwykle rzadkie, by przyjeżdżając z wizytą zagraniczną wypominać prezydentowi kraju, którego się odwiedza, brak wewnętrznego porządku, brak praworządności. To można porównać do sytuacji, w której przyjaciel domu odwiedza rodzinę i mówi: u was jest problem, widzę, że pan domu nadużywa alkoholu, że bije żonę, musicie coś z tym zrobić. I jakkolwiek wszyscy po takiej wypowiedzi doświadczają emocjonalnego poruszenia, to trudno nie uznać tych słów za słowa właśnie przyjaciela domu, któremu zależy na tym, żeby Polska rozwijała się jako państwo demokratyczne z wielu powodów. Również z tych powodów dotyczących bezpieczeństwa, jak mówił Grzegorz Schetyna, dzisiaj wartości demokratyczne są podstawą sojuszu takiego jak NATO. Mówiąc na skróty,
Nie mamy pewności, że politycy amerykańscy będą chcieli wysyłać amerykańskich chłopców do obrony Polski w momencie, w którym Polska nie będzie zmierzała ku demokracji, ale ku putinizacji. A takie niebezpieczeństwo rysuje się w Polsce. Polskiej polityce dobrze o tym wiemy. Wiele rozmów na ten temat się toczyło, że Trybunał Konstytucyjny jest nie jedynym, ale pierwszym krokiem w kierunku zmiany ustroju w Polsce i sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Kaczyński powinni wyciągnąć wnioski z tej wypowiedzi. Nie jest to wypowiedź ostatnia, ale raczej pierwsza z serii, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, tak dobitna, ale w ślad za tym będą wypowiedzi i stanowiska Komisji Europejskiej. Myślę, że też przywódców państw Europy Zachodniej. Wszystkich niepokoi to, że Polska wchodzi na taką równię pochyłą, która może się zakończyć właśnie putinizacją kraju, przyjęciem ustroju autorytarnego, odejściem od demokracji, co byłoby dramatem dla Polski, ale również złym przykładem dla wszystkich państw Europy Środkowo-Wschodniej, które od 25 lat zmierzały ku demokracji. Maciej Konieczny. To będę się bardzo nie zgadzał. Po pierwsze, znaczy mam trochę dysonans tutaj w związku z tą wypowiedzią, bo z jednej strony oczywiście krytyka tych działań PiS-u, które podważają porządek prawny, jest potrzebna jak najbardziej na miejscu. Mam kłopot z krytyką ze strony chociażby Baracka Obamy, który wygrywał wybory z obietnicą zamknięcia Guantanamo i tego nie dokonał. Mam wrażenie, że na Guantanamo to jest znacznie większe pogwałcenie praw człowieka w ogóle, czy prawa w ogóle, niż to, co PiS robi z Trybunałem Konstytucyjnym. Mam problem z krytyką, jeżeli chodzi o działania demokratyczne ze strony Baracka Obamy, który chociażby cały czas stosuje drony do zabijania ludzi bez jakichkolwiek wyroków, ani nawet sprawdzenia, kim oni są tak naprawdę. Chciałbym, żeby prezydent tutaj powiedział, a wy macie Guantanamo? Nie, tylko chodzi o to, że to, żeby krytykować, to trzeba występować z jakiejś pozycji, jakiejś wiarygodności. W tym momencie Chelsea Manning i Edward Snowden są ścigani właściwie za walkę o prawa człowieka przez rząd Stanów Zjednoczonych. To są dużo brutalniejsze działania niż te, które mamy do czynienia w Polsce. Nie chodzi o to, żeby teraz dokonać jakiejś ostrej krytyki administracji amerykańskiej, tylko zwrócić uwagę, że jednak to nie jest tak, że tutaj mamy jakiś krystalicznie czysty, demokratyczny rząd, który jest jakimś miernikiem standardów demokratycznych i on krytykuje rząd polski. Jeżeli chodzi o kwestię NATO i oparcia NATO na standardach demokratycznych, to jest oczywista nieprawda. W sensie mamy Turcję, która naprawdę jest dużo paskudniejszym miejscem, ma dużo paskudniejszy, autorytarny i brutalniejszy rząd niż PiS. To jest wyjątek potwierdzający regułę. Tylko, że jak to działa. Turcja może, ponieważ jest istotnym elementem strategicznych interesów NATO, bez Turcji się nie da, tak? Więc z Turcją trzeba uważać. My mamy to szczęście, że jesteśmy na tyle umiarkowani istotnym elementem sojuszu, że można nas jakoś demokratyzować, tak? Ale to wynika nie z tego, że jest jakaś zasada demokratyzowania, tylko z tego, że taki jest układ, że Barack Obama może sobie pozwolić, żeby tutaj w tym momencie przedstawić się jako demokrata. I to nie jest złe, tylko żebyśmy nie popadali w takie jakieś czarno-białe widzenie, w którym gdzieś jest to, szczególnie w okolicach szczytu NATO, że jest jakaś zasada, jest zachodni świat demokratyczny, który szlachetnie tutaj przybiega, żeby nas demokratyzować, bo nie do końca tak jest, no. To jest niesamowite. Kolejny ja, człowiek z tej czystej prawicy. Zgadza się z przedstawicielem prawicy. Oczywiście, dlatego że powiedzmy sobie uczciwie, no nie ta wypowiedź, aczkolwiek w formie aroganckiej i taka niewłaściwa, bo Stany Zjednoczone mają też swoje problemy z demokracją, z ich Trybunałem Konstytucyjnym. No to jest takim w języku dyplomacji, jakby to przetłumaczyć na język ludzki, to jest takie pokazanie nam miejsca w szeregu, prawda? Znaczy albo jesteście z nami bezwzględnie i na naszych warunkach, albo nie. Natomiast w takiej praktyce polityki amerykańskiej kraj demokratyczny to jest po prostu taki, który współpracuje ściśle ze Stanami Zjednoczonymi. Właśnie tak by poprzednio powiedział, czy to jest Turcja, czy to jest Arabia Saudyjska, które nie szczególnie tam kochają demokrację, ale one są w porządku, fajnie, bo one współpracują i miejmy tego pełną świadomość, więc to jest po prostu w tej wypowiedzi Polska została na wskazówkę, że ma tutaj ma wyznać swoje miejsce szczerze w szeregu, ma być na warunkach amerykańskich współpracować z tym krajem. I to jest zupełnie czyli generalnie chodzi, żeby reszta NATO nas traktowała jak Turcję, jak chorego człowieka NATO. Nie, to nie o to chodzi, tylko naprawdę powiedzmy sobie uczciwie i w sposób realistyczny. W tych stosunkach tego typu to nie chodzi o jakieś takie emocje związane z wyborami różnymi, tylko chodzi o interesy i czyste interesy. Ale Stany Zjednoczone mają w tym, żeby Trybunał Konstytucyjny funkcjonował w Polsce? Nie, nie mają żadnego, to jest po prostu, mówię, to jest tylko takie wywieranie presji, to jest takie pokazywanie palca. Słuchajcie, bo jak nie, to my wam tutaj, prawda, zbudujemy demokrację na innych zasobach, więc
Więc to pokazuje, że Polska jest tak naprawdę w tak zwanym sojuszu, jak to się ładnie nazywa, sojuszu egzotycznym ze Stanami Zjednoczonymi, jak to redaktor Michalkiewicz czasem pisze. Sojusz egzotyczny polega na tym, że jak jeden ze sojuszników zniknie, to drugi, ten większy, nawet do tego nie zauważy. No i taka jest prawda. To pokazuje, jakim tak naprawdę jesteśmy partnerem dla Stanów Zjednoczonych i też musimy mieć tego świadomość, że w każdej chwili możemy na przykład przestać nim być, co z kolei jeszcze bardziej powinno nas przywodzić do myśli, żebyśmy raczej stawiali na swoje własne siły i na budowanie współpracy raczej z bliższymi sąsiadami niż tak kapryśnymi, na przykład jak Stany Zjednoczone, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który na przykład przy zmianie prezydenta może zmienić politykę zagraniczną nawet do 180 stopni. I może się tam zdarzyć wszystko. I nagle się może okazać, że Stany Zjednoczone wycofają się z Europy i przestaną się interesować tą częścią Europy. I tyle, więc miejmy tego świadomość. Stany Zjednoczone są znaczącym uczestnikiem, to jednak nie jedynym NATO. I NATO pozostaje wspólnotą 20. Ale muszę na tej kanwie o dwóch sprawach. Pierwsza sprawa jest następująca. Otóż mamy na świecie terroryzm. Ci terroryści nie przestrzegają żadnych reguł i mordują gdzie się da i robią to w taki sposób, żeby straty zupełnie przypadkowych i niewinnych ludzi były jak największe. Oto Stany Zjednoczone wzięły na siebie główną odpowiedzialność w walce z terrorystami. No, ale też przyczyniły się do niego w ogromnym stopniu. Północna Afryka, Bliski Wschód, Ja powiem tak, toczy się ta walka. I w takiej walce nie ma sytuacji zero-jedynkowych, czyli że to nie jest tak, że ktoś jest, prawda, absolutnie cacy, a druga strona jest absolutnie B. Więc ta dyskusja, czy lepiej z terrorystami i bandytami walczyć przy pomocy dronów, czy lepiej posyłać tam żołnierzy swoich, którzy będą naginęli, toczy się i będzie się toczyła. Ja należę do tych, którzy uważają, że trzeba walczyć z terrorystami i że lepiej, że się walczy na ich terenie, niż czekać grzecznie, aż oni tutaj Ofiary cywilne wśród dronów to jest większe. Po prostu morduje się cywilów. Morduje się całe rodziny, morduje się dzieci. Ludzie, którzy mówią o tym, idą do więzienia. Jeżeli morduje się cywilów, to jest ponownie i zamyka ludzi, którzy o tym mówią. Trzeba zrobić wszystko, żeby trafiać celnie i mordować terrorystów, ale to, że trzeba z terrorystami, to wątpliwości nie mam. To jest jakby ta uwaga pierwsza. I teraz jeśli chodzi o reakcję Stanów Zjednoczonych, to oczywiście to nie jest coś, co byśmy chcieli, żeby się działo, bo jak się ma tego typu wielkie międzynarodowe przedsięwzięcie, no to nie jest rzeczą przyjemną, jeżeli ktoś z gości, a to był gość najważniejszy, no mówi rzecz, który go tylko pytanie jest takie, czy są ku temu powody. Bo to, że nasz największy partner, państwo, siła, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zgłasza te uwagi, no to ja bym jednak proponował traktować to poważnie. Dlatego, że to nie jest tak, że prezydent przylatuje i to wymyśla, tylko to jest efekt oceny tego, co się dzieje w Polsce, analiz, czyli że są podstawy do tego pytań niepokojnych. Ja mogę powiedzieć, bo trochę się już teraz patrzę z boku, na to, że wszystko to, co się wokół Trybunału obecnie dzieje, to jest pewna, że tak powiem, gra pozorów, której to istota tak naprawdę polega na tym, żeby Trybunał sparaliżować, bo taki będzie efekt tych różnych zmian. A jeśli chodzi o model demokracji na zachodniej, to czy to się komuś podoba, czy nie, to jest to absolutnie jedna z instytucji podstawowych i fundamentalnych. Ja rozumiem, że jakby u nas się mówi, jak się jedzie do Turcji, to się mówi też o rzeczach, które tam się nie podobają, na względzie też o które tam się nie podobają, bo to nie jest tak, że każde z państw nie ma swoich problemów, a nasi goście nie mają prawa o tym mówić i że prawda przylatują, mają milczeć i udawać, że nic się nie dzieje. No, coś się dzieje. Paraliżowana jest w Polsce instytucja o fundamentalnym charakterze. Paweł Kowal, fajnie jest, że jesteśmy z Turcją w jednym worku, prawda? Że to jest super. Mi się wydaje, że na to trzeba patrzeć po prostu wszystko bardzo realistycznie, to znaczy my jesteśmy zainteresowani sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi, zachęcamy Stany Zjednoczone, żeby inwestowały swój kapitał polityczny i finansowy w Polsce. Jesteśmy zainteresowani tym, żeby Stany Zjednoczone wydały w przyszłym roku trzykrotnie więcej na obronność, szczególnie wydatki na obronność w Europie.
niż wydawały dotychczas. Nikt nas do tego nie zmusza. Jeśli będzie kiedyś w Polsce rząd, który zaproponuje inny model bezpieczeństwa, proszę bardzo. Ja nie widzę dzisiaj, i nikt, kto dzisiaj realistycznie patrzy na sytuację w Europie, nie widzi chyba możliwości, żeby Polska sama sobie była w Europie. I nasz sojusznik jest zainteresowany standardem tego, w jaki sposób te rzeczy będą się rozwijały w Polsce. To jest dla mnie bardzo proste. Można oczywiście dyskutować o formie, czy tak powinien powiedzieć prezydent, czy mocniej, czy słabiej. Moim zdaniem powiedział jak na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak na taką wizytę dość mocno. I patrząc zupełnie na chłodno, jakkolwiek by kto tego nie oceniał, będzie to problemem dla Polski, szczególnie dla rządu, który reprezentuje Polskę w najbliższych miesiącach. Jeżeli prezydentem zostanie Donald Trump, to nie wiemy jak będzie, jeżeli prezydentem zostanie pani Hillary Clinton, to będzie to prawdopodobnie stałym motywem amerykańskiej polityki. I rzecz dotyczy nie tego, czy Amerykanie chcą, żeby to był Trybunał Konstytucyjny, czy nie chcą, tylko chcą, żeby tylko dotyczy tego, że biorąc pod uwagę historię XX wieku, jeśli inwestują i biorą ślub z jakimś partnerem w tej części Europy, to popatrzmy na to z ich punktu widzenia. Oni się po prostu boją. I znowu nie wchodzę w to, czy mają rację, czy mają małą rację, czy dużo, czy wcale. Oni po prostu znają historię XX wieku i wiedzą, jakie tendencje w tej części Europy były w latach 20. i 30. Wiedzą, co się stało po II wojnie światowej i zależy im na tym, żeby to, co było, co jest zapisane w Konstytucji, było wypełniane. Drugorzędna kwestia, czy tam jest Trybunał, czy nie. W tej chwili jest, dlatego pytają o Trybunał. Mogłoby nie być. Są państwa, gdzie Trybunału nie ma napisanego w Konstytucji, nie ma tego problemu. Myśmy sobie zapisali i żeśmy tego nie wykasowali. I o to oni pytają. A pytają dlatego, że inwestują tutaj bardzo dużo swojego kapitału, mając w tym trochę mniejszy interes niż na przykład w Turcji. No w Turcji mają większy swój własny interes. Tutaj jest to kwestia interesu sojuszniczego, więc to są rzeczy dość proste i nie ma co tutaj robić jakiegoś dymu wokół tego i zaciemnić sytuacji. Ja chciałam jeszcze porozmawiać o wystawie, bo to oczywiście jest taki element może nie tak bardzo istotny z punktu widzenia tego, co się działo na szczycie NATO, ale w moim odczuciu no, to był taki pokaz jednak małostkowości i kompleksów, dlatego że na wystawie co prawda drobnym dróżkiem gdzieś tam byli wspomnieni inni politycy innych partii, którzy na tej drodze do NATO mieli swoje zasługi, ale eksponowano przede wszystkim prezydenta Dudę, prezydenta Kaczyńskiego, Jana Olszewskiego. Pozostałych raczej nie. Wiadomości nawet zaliczyły do prekursorów Krzysztofa Czabańskiego, także można było odnieść wrażenie, biorąc pod uwagę ten wystawę i media publiczne, że do NATO wprowadził nas Krzysztof tylko Krzysztof Czabański, Jan Olszewski, Jan Kaczyński, co jednak jest nieprawdziwe, Jan Grabiec. No to jest chyba pomysł na tę politykę historyczną Prawa i Sprawiedliwości. Ta polityka ma polegać na tym, by na nowo napisać historię Polski, by prawdziwych bohaterów zastąpić tymi, którzy bohaterami chcieli być, ale zastali albo po prostu robili coś innego. Uroczystość z okazji wejścia Polski do NATO zaprosił wszystkich premierów, począwszy od Jana Olszewskiego po Włodzimierza Cimoszewicza i podkreślał ich zasługi. No dokładnie tak było w ciągu tych 25-26 lat naszych doświadczeń. Udawało się najczęściej budować konsensus wokół kwestii dotyczących obronności i bezpieczeństwa. Chyba minister Zenke mógłby wiele powiedzieć, ale jakby ta próba nawiązania porozumienia międzypolitycznego, międzypartyjnego skończyła się właściwie 8 miesięcy temu. Natomiast sposób widzenia rzeczywistości sprawia, że ten pomysł na politykę dzisiejszą, który ma polegać na tym, żeby odciąć prawdopodobność od reszty świata politycznego w Polsce, żeby to jest nam sposób myślenia przenieść też historię najnowszą, tylko najnowszą. Wypisać tą historię na nowo, tak żeby pokazywać te osoby, które są ważne z perspektywy PiS-u w historii, ich rolę podkreślać, a umniejszać albo wygumkować, wyrzucić z historii tych, którzy mają inne poglądy polityczne. To nie tylko jest małostkowe, ale to jest świadomy plan, świadomy pomysł na kształtowanie opinii publicznej w Polsce. Obawiam się, że również być może na edukację
dzieci i młodzieży. Te pomysły na reformę edukacji mogą właśnie do tego zmierzać, by ta najnowsza historia Polski stanowiła właśnie w taki sposób, jak zestawiona została wystawa podczas szczytu NATO. Pokazywać wyłącznie postacie, które z powodów politycznych liczą się w środowisku Prawa i Sprawiedliwości i w ten sposób wychowywać młode pokolenie. Można by dodać do tej wystawy jeszcze bardziej chyba absurdalne zjawisko, jak rozdawanie ulotek dotyczących rzekomego zamachu smoleńskiego podczas otwarcia szczytu przez dziennikarzy, przez osoby ze Stowarzyszenia Solidarni 2010, które jest skądinąd finansowane grantem obecnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, właśnie grantem przeznaczonym na realizację polityki historycznej. To wszystko pokazuje bardzo niebezpieczne tendencje. Skojarzenie nasuwa się jedno, tak? Orwell, rok 1984, te metody walki politycznej poprzez pisanie historii na nowo. Macie koniecznie? Już nie mam wątpliwości, że jeżeli chodzi o właśnie kreowanie rzeczywistości dość intensywne, to PiS jedzie po bandzie i to na wielu poziomach. To znaczy tutaj mamy akurat kwestię przedstawienia, to znaczy zupełnie fałszywego rozłożenia akcentów przy okazji kwestii tego historii wejścia do NATO. Jak okazuje się, że Fundusz Ochrony Środowiska robi pogadankę z dziennikarzem prowadzącym pogłębione te badania nad żydofilią. Dowiadujemy się, że kwestią edukacji europejskiej będą zajmować się kompletnie egzotyczne jakieś ruchy w stylu ruchu kontroli wyborów, czyli ten cały jakieś takie, chociażby po stronie NGO-ów to się jest bardzo niepokojące robi, że te wszystkie granty na takie działania edukacyjne dostają naprawdę bardzo egzotyczne siły i to oczywiście jest kłopot. I mam wrażenie takie, że my przeskoczyliśmy, mamy taki problem ze stworzeniem przestrzeni sporu politycznego, że albo mamy taką potrzebę wymuszonego konsensusu i wtedy ten spór kotłuje się pod spodem i wybucha w jakiejś niekontrolowanej formie, albo mamy potrzebę po prostu wymazania przeciwnika, tak? Więc jak mam wrażenie, że tutaj jak gdyby poszliśmy z jednej skrajności w drugą i próbuje i PiS właściwie chce naprawdę, i tutaj jakoś mniej mnie to niepokoi przy okazji, bo to wydaje się dość kuriozalne w kontekście tego nagłośnionego momentu w przypadku NATO, ale tam, gdzie dzieje się to w terenie, gdzie młodzi ludzie na przykład mając kontakt z jakimiś działaniami edukacyjnymi, czy to europejskimi, czy ekologicznymi, czy jakimiś bądź, natrafiają nawet nie na pisowską politykę polityczną, ale przeważnie na jakichś skrajnie prawicowych świrów, to się robi bardzo niebezpieczne. Dla mnie to jest raczej bardzo konsekwentne, jasne. Prawo i Sprawiedliwość to jest partia zapatrzona w sanację i stosuje tego typu podobne dosyć metody. Pamiętajmy, że przed wojną obóz sanacyjny, obóz Piłsudczykowski robił wszystko, co mógł, żeby inne obozy polityczne deprecjonować, jakoś tam je właśnie wygumkować z historii, że wspomnę nawet do tej pory przecież zwycięzca Bitwy Warszawskiej, czyli generał Rozwadowski nawet nie ma swojego pomnika, a jego rola jest absolutnie, była wtedy wręcz próbowana go wymazać właśnie z tego wielkiego jego zwycięstwa właśnie. No i tak to mniej więcej wygląda, ale tak musi być, kiedy państwo zajmuje się właśnie wszystkim innym, tylko nie tym, czym powinno. W tym przypadku właśnie akurat w Prawo i Sprawiedliwość skupia się przede wszystkim na tym, żeby przekazać właśnie społeczeństwu, że to jest właśnie partia, która jako jedyna tutaj prowadzi nas w słusznym kierunku właśnie. No właśnie, ja mam pytanie, czy pana zdaniem to jest skuteczne, znaczy przy użyciu mediów publicznych i takiej przesadnej propagandy? Czy do to jest skuteczne dzisiaj w współczesnym społeczeństwie? Do tego zmierzam, już o tym w tym programie zresztą kiedyś wspominałem, że to przyniesie dokładnie odwrotny skutek. Jeżeli mamy telewizję publiczną, która jest już publiczną, w cudzysłowie, już po prostu jest rządowa i to aż do bólu i uprawia jednolitą propagandę tylko jednego obozu politycznego, to ludzie po prostu przestają ją oglądać. Jeżeli się stosuje taką politykę historyczną, w cudzysłowie, jak w tym przypadku chociażby, to ludzie wtedy szukają innych źródeł, że tak powiem, wiedzy. Więc jest zawsze taka zdrowa reakcja. No, każda akcja wywołuje kontrreakcję. Nie ma tego złego. Dzięki temu ludzie więcej będą, zwłaszcza młodzi ludzie, będą bardziej na własną rękę poszukiwać prawdy historycznej, tak było to chociażby z kwestią żołnierzy wyklętych i tak dalej. Ale mówię, podsumowując krótko, to jest dla mnie proste, konsekwentne, logiczne. To jest po prostu polityka zapatrzona w politykę sanacyjną przedwojenną ze wszystkimi tego konsekwencjami, kolorytami. Tak. To ja jestem za tym, żeby jednak pewne fakty powtórzyć i poproszę o to pana Janusza Zemkego, to znaczy spróbujmy zrekonstruować lata 90. Jak
wyglądała polska droga do NATO, bo wydaje mi się, że warto o faktach przypominać. Prawo i Sprawiedliwość i media z nim sympatyzujące twierdzą, że to tylko Jan Olszewski pchał Polskę do NATO, a inni chcieli tak naprawdę pozostawać poza NATO. No, wymienia się Wałęsę i jego koncepcję NATO bis. Mówi się także, że Krzysztof Skubiszewski deklarował, że nie chcemy NATO, więc to jest taka opowieść właśnie, która ma taki wymiar tylko obóz Prawa i Sprawiedliwości. Nie, no to jest... Sama z strony paktu. Nie, to jest absurdalne, no więc to zacznijmy tak od tego, że rząd pana premiera był, że tak powiem, krótki, myślę o panu premierze Olszewskim, że to jest przez rząd, który tu działał bardzo, bardzo krótko i nawet nie wiem, jakie miałby cele, to przez nich ustanie zrealizować jedno, bo był zajęty innymi rzeczami. A potem, bo przypomnijmy sobie jednak, że Układ Nowarszawski, którego Polska była jednym z ważniejszych członków, przestał istnieć w 1991 roku, dokładnie 25 lat temu ponad. I że to była taka sytuacja, że był rzeczywiście moim zdaniem 2-3-letni okres w Polsce. Ja wtedy byłem posłem, byłem członkiem Komisji Obrony Narodowej i był taki okres 2-3-letni, kiedy się zastanawiano, czy mamy wstępować do NATO, czy też raczej szukać swojego niezależnego miejsca. Ta dyskusja się skończyła. Krzysztof Bielecki jako pierwszy powiedział, że to jest perspektywa. Więc ta dyskusja skończyła się bardzo szybko i potem moim zdaniem wszystkie rządy gdzieś od połowy lat 90., a może troszeczkę wcześniej, i to podkreślam, wszystkie rządy bardzo konsekwentnie chciały Polskę wiązać z NATO i nasze zobowiązania wobec NATO traktowały poważnie. To wymagało bardzo głębokiej przebudowy wojska. O tym się dzisiaj mówi dosyć mało, ale pamiętajmy, że ta kadra wojskowa, która przecież korzeniami musiała być jakby z innych czasów, że ta kadra musiała opanowywać dosyć szybko procedury natowskie. One są zupełnie inne, że następowała standaryzacja sprzętu, że masowo w wojsku zaczęto się uczyć angielskiego, że kadra zaczęła jeździć na różne kursy do akademii w różnych państwach, Stanach Zjednoczonych, no w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, w Niemczech, Francji i tak dalej, że to był gigantyczny proces zmian wewnątrz wojska, a potem myślę, że naszą wiarygodność jako członka NATO potwierdzali żołnierze na bardzo ciężkich i na niestety krwawych misjach, bo one przecież takie były. Więc dzisiaj taka próba, że PiS, który przecież gdybyśmy się na te 25 lat spojrzeli, no rządził krótko w sumie, bo to przecież były 2 lata, 2-5, 2-7 rząd premiera Olszewskiego chyba nieco ponad rok, jeżeli dobrze pomnę, prawda? No to przepraszam, to jak sobie można w czasach, kiedy się rządziło 3 lata, przypisywać kolosalną pracę wykonaną przez te ponad 20 lat przez naprawdę dziesiątki tysięcy żołnierzy, dowódców, polskich polityków, samorządowców itd., itd. Ale ja wiem, że to jest zjawisko szersze w ogóle. My jesteśmy w takiej fazie dzisiaj w naszym państwie, że historia się nagina na siłę, że się wymazuje z tej historii postacie, że tak powiem, wielkie, szlachetne, o dorobku. Na przykład teraz przeglądam lokalną prasę i czytam te dyskusje na Śląsku, która dotyczy byłego wojewody Ziemka, tego też się chce wymazać, prawda? I to właśnie to jest to, co się dzieje w wojsku, że po prostu w Izbach Pamięci, to się tam, że tak powiem, zmienia tę historię, no wyciąga zdjęcia, ponieważ ja ileś razy wręczałem sztandary moje własne, to mi nawet mówią znajomi, że tam musieliśmy zdjęcie twoje wyjąć, to ja wtedy proszę, żeby jednak jak już wyciągacie to gdzieś, to zachowajcie, to będzie jakiś inny rząd, po co robi zdjęcia, no to ludzi, tak? Więc też nam mogę jeszcze trochę do rządku zachować. No, jeszcze wtedy dobrze, to do promocji, a to po 20 Mam trochę tutaj kłopot z odpowiedzią na to pytanie, bo muszę wybrać kapelusz. Znaczy, w kapeluszu politycznym faktycznie mogę powiedzieć tyle. No, szkoda, że zabrakło tam miejsca na dobry fotosesję, który jest faktycznie niezłym zdjęciem, czyli szczególnie, że pani Albright, nastolka bezpieczeństwa świata zachodniego, była obecna. To był taki gest wobec niej już, jeśli nie wobec zmarłych zrobić. Można było. Bronisław Geremek podpisuje. Ja też uważam, że to, co się dzisiaj dzieje, jest bardzo skażone tym sposobem myślenia stanowiska przed wojną i jest taki element
stworzenia historii. Nie, to nie, w ogóle nie rozumiem, dlaczego tym się nie pochwalić, a poza tym nie rozumiem, dlaczego nie uważać, że na plus dla władzy jest, jeśli ona, że tak powiem, przyhołubi dawnych bohaterów. Znaczy, to jest bardzo dobra technologia zdobywania punktów. Zaprosić właśnie Janusza Zemkę, żeby nie jeździł tego dnia po tam swojej Bydgoszczy i okolicach na Kujawach, tylko żeby go gdzieś tam zaprosić, zaprosić na obiad. My tu zapraszamy, czy też byłeś, poklepać. Tak by zrobili na Zachodzie. I mi się to nie podoba, że tego dzisiaj nie ma w Polsce, bo na tym też mocno mogłoby zyskać. Ale jest jakby wybrana inna droga. Natomiast, co prawda nie grzech, teraz jako historia. Co prawda nie grzech. Krzysztof Skubiszyński faktycznie, mówi taki człowiek, który akurat pisze o tym książkę, bardzo długo zwlekał z NATO i nie chciał tego wypowiedzieć. Prawdą jest, że były dwa środowiska w tym postsolidarnościowym obozie, które jako pierwsze to mówiły. Paradoksalnie, Porozumienie Centrum i Kongres Liberalno-Demokratyczny. Prawda jest, że pierwszym ministrem obrony, który to powiedział, i powiedzmy to tutaj, żeby było uczciwie, był Jan Paweł. I przez wiele lat mu tego odmawiano. Mówię to, bo byłem na wielu konferencjach i spotkaniach. Nie mówiono o Janie Parysie, on dzisiaj trochę... Ja tego nie kwestionuję, bo ja uważam, że to był konsensus polskiej polityki zagranicznej. Zróbmy w takim razie odwrotnie, niż było na zebraniu w zestawieniu, to powiedzmy, żeby to wybrzmiało, prawda? Prawdą jest, że bardzo mocno te sprawy podkreślał później premier Bielecki. I że potem to wszystko jakoś gdzieś tam było pochowane. To jest taka prawda. Więc w tym, że to środowisko APC... Przez Jana Olszewski, mimo wszystko przypomnijmy, tak czy owak, to były dwa środowiska, które... Nie jesteśmy w stanie teraz przedstawić wszystkich tych rządów. To były dwa środowiska, który trochę wbrew wówczas ministrowi Skubiszewskiemu, który był szalenie ostrożny w tych sprawach faktycznie i pierwszy raz w ogóle o kwestii NATO jako takiej realnej perspektywie dla Polski, ponieważ on był w kwaterze głównej zaraz po objęciu stanowiska, ale kiedy mówił o perspektywie dla Polski wejścia do NATO, to było dopiero expose w maju 1992 roku. Wtedy powiedział to pierwszy raz, więc faktycznie inni mówili to wcześniej. Jeśli trzeba, trzeba to przypomnieć, moim zdaniem też się tego nie bójmy, żeby to powiedzieć. Natomiast to, że dzisiaj brakło miejsca właśnie dla Geremka, dla Albright, dla Kwaśniewskiego, że przecież byli w podpisie, to nie ma bez sensu. Można to robić inaczej i też zyskać. Znaczy to było podyktowane tym, że jednak cała polityka czy strategia Prawa i Sprawiedliwości opiera się na kwestionowaniu państwa polskiego, oprócz tych fragmentów, których ten obóz ideowy rządzi, więc to jest jakby istota funkcjonowania tej formacji. No, ona ma takie założenie, jest dosyć konsekwentna w swojej realizacji, że nic dobrego się nie wydarzyło poza tym, co zrobił rząd PiS czy Porozumienia Centrum. Ale ja jednak chciałam wrócić do tego wątku, bo on też przyznaje mnie zbulwersował, mam niewiele czasu. Tych ulotek rozdawanych przez Ewę Stankiewicz i organizację, poseł Grabiec wspomniał o tym, że jest to organizacja dotowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ta ulotka sugerowała, nie rzecz biorąc, że Lech Kaczyński został zamordowany przez Rosję przy współudziale Polaków i tam się też znalazło takie sformułowanie, że na pokładzie większość pasażerów to patrioci, więc rozumiem z tego, że mniejszość to nie byli patrioci. Maciej, koniecznie. Ja bym chciała, żebyśmy jednak o tym powiedzieli, bo to mnie jednak bardzo boli. Chcę powiedzieć, jest to bulwersujące. I jeszcze jedna rzecz, to a propos niebezpieczeństw związanych z PiS-em. To jest taka myśl, która mnie często nachodzi, że najbardziej niebezpieczne w PiS-ie jest to, nie sama to centrum PiS-owskie, ale to, że nie ma granicy na prawo. Że tam nie ma, że oni na przykład sami pewnie by tego nie powiedzieli, ale są solidarni, którzy rozdają ulotki. Że PiS jakkolwiek trzyma się w jakichś elementarnych ramach, choć nie zawsze takiej dopuszczalnej polityki, to kompletnie nie ma bariery pomiędzy PiS-em a skrajnymi prawicowymi środowiskami, które w tym momencie wychylają się w różnych momentach, jak chociażby tutaj przy okazji tych ulotek, ale także przy okazji realizowania różnych polityk publicznych, bo oni teraz będą dostawać granty itd., itd., itd. I wydaje mi się, że trochę tak jak Cameron w Wielkiej Brytanii za bardzo przysłaniaczył i nie był w stanie później opanować sił, które uwolnił. Tak samo główne niebezpieczeństwo z PiS-em może polegać na tym, że też przecenia swojej możliwości kontroli tych żywiołów, które uruchamia. Jacek Wilk. Ja postaram się jakby tutaj do źródła problemu wrócić króciutko. No wszystko bierze się niestety stąd, że niestety to śledztwo smoleńskie od początku szło nie tą drogą, jaką powinno. Nie powołano Międzynarodowej Komisji
która by rzeczywiście w sposób taki bardziej wiarygodny, czy przynajmniej w odbiorze ludzi wiarygodnych przeprowadzała to śledztwo i tak dalej, i tak dalej. I wydawało mi się, że teraz przy zmianie, no przy tych wyborach, przy zmianie rządu, w końcu taka właśnie międzynarodowa komisja późno, bo późno i już może nie z takim skutkiem, ale jednak powstanie, żeby w końcu te sprawy zakończyć. No ale jak widać, cały czas ktoś tego paliwa smoleńskiego potrzebuje. Tylko ja się zastanawiam, no takiego stopnia to może dojść, no bo no, jeżeli będziemy naprawdę, proszę Państwa, jeżeli będziemy bronić tezy, że to był zamach i to jeszcze przez Rosję, no to co, no to mamy im wojnę wypowiedzieć albo oni nam, no, no przecież to już dochodzi do takiego stopnia też niebezpieczeństwa, że nie jestem pewien, czy ci, którzy tak jakby kierują tego typu działaniami, czy inspirują, zdają sobie z tego sprawę. No bo jak się powie A, to się trzeba powiedzieć B. No jeżeli był zamach, nie wiem, właśnie ze strony służby jakichś rosyjskich inspirowany, no to znaczy, że to jest atak na Polskę. Jeśli atak, no to musimy odpowiedzieć. No, i tak dalej, i tak dalej. Także no, to jest nie tylko śmieszne, ale niestety niebezpieczne. Wiadomo, że to jest na użytek własnego elektoratu. Tak, ale mówię, no to też może mieć niestety aspekty takie dosyć dla wszystkich nas nieciekawe. Musimy już kończyć naszą rozmowę. Bardzo panu dziękuję. A w studiu byli Jan Grabiec, Platforma Obywatelska, Janusz Zamczas, Lewicy dziękuję. Demokratycznej, Maciej Konieczny, Partia Razem. Dziękuję. Paweł Kowal, publicysta, był europoseł, Jacek Wilk i klub Kukiz 15. Dziękuję. Dominika Wielowiejska, ja też z Państwem się żegnam. Za chwilę informacje Radia Tok FM. Po 11:00 Marek Świeczyński, szef działu Bezpieczeństwa Polityka Insight w studiu, po 11:20 jeszcze więcej euro, bo dzisiaj mamy finał. Kto wygra? Szybko. Paweł Kowal? Nie wiem. Lepsi. Janusz Zemke? Francja. Jacek Wilk? Już deklaram w mediach, że Polska wejdzie do ćwierćfinału i wygra Francja, więc... Ale przynajmniej obstawił pan jakieś zakłady, że coś będzie miał pan z tego? Dobrze. Zapraszam Państwa jutro na poranek Radia Tok FM. Gośćmi będą m.in. Jerzy Stępień i Adam Bielan. A teraz już informacje Radia Tok FM. Wybory w toku. Filozofia się zaczyna od rozmowy. Takim klasycznym, modelowym przypadkiem rozmowy filozoficznej są oczywiście dialogi Platona, gdzie Sokrates swoich rozmówców konfuduje, wprawia w zakłopotanie, wyprowadza niekiedy na jakieś manowce, ale ostatecznie jakoś zawsze doprowadza do takiego momentu, w którym orientują się, że w gruncie rzeczy wiedzą, albo że w gruncie rzeczy te wszystkie przekonania, które na temat rzeczywistości mieli, do których byli przywiązani, które im tę rzeczywistość opisywały, które sprawiały, że wydawała im się ona bezpieczna i znajoma, że otóż wszystkie te przekonania, wszystkie te poglądy są funta kłaków warte. Godzina filozofów. W każdą niedzielę po 13:00 zaprasza Tomasz Stawiszyński. Reklama. Odkryj w sobie kibica! Teraz w Mediamarkt akcja Rata Gratis. Zrób zakupy, a my zapłacimy za ciebie jedną z twoich rat. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Pentium za jedyne 1349 zł. Mediamarkt.pl. Ja fajnie, że już jest to. Jakieś plany na wakacje? Moja córeczka marzy o Skoutingu, więc idziemy do hotelu Spa dr. Irena Alice w Wzgórze Deleckie. Wiecie, że ja też do spa? Do Krynicy Zdrój. Ale sama. Masaże, zabiegi, fitness z przystojnym instruktorem. A my z mężem do Polanicy Zdrój, też do hotelu Spa. Odkrywać Sudety. No za wszystkie jedziemy do hoteli Spa dr. Irena Alice. W hotelach Spa dr. Irena Alice każdy znajdzie coś dla siebie. Dłuższy pobyt, tym niższy cel. Luksus, wszystko do góry. Mega weekend w Kauflandzie. Kawa Mielona Jakobs Kromach 500 gramów, 13,99. Tylko 13,99. Więcej na kaufland.pl. Mamy takie oferty na mebel, że można spać w krzesłach, ale lepiej je kupić. Wybierz się do Black Red White po wyjątkowym meble i dodatki 10% taniej. I spłacaj w 20 ratach 0% dopiero po wakacjach. Tylko do 11 lipca w Black Red White. Nowy ładny dom już w sprzedaży. A w nim raport o inteligentnym i bezpiecznym domu przez cały rok. Ściany, które nie marzną. Ograniczone mostki termiczne. Klimatyzacja, czyli sposób na upalne dni. Z wydaniem prezent. Niezbędnik ogrodnika w magazynie Cztery Kąty. Nie przegap. Ładny dom. Tylko 9,99. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 10 lipca, minęła 11. Informacje TOK FM. Agnieszka Lipińska. Polityczne podsumowanie szczytu NATO w Warszawie. Anonimowe pogróżki pod adresem policji Dallas w mieście nadal jest niespokojnie po czwartkowej strzelaninie. Nie będzie powtórki referendum w sprawie Brexitu. Rząd odrzucił internetową petycję w tej sprawie. Nic nadprogramowego się nie wydarzyło, ale decyzje, jakie zapadły, zwłaszcza ta o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, zapowiedziana już po poprzednim szczycie w walijskim Newport, są potwierdzeniem wcześniejszych deklaracji i pokazują, że sojusz mówi jednym głosem, uważa Paweł Kowal, były wiceszef MSZ w poprzednim rządzie PiS. O ustaleniach zakończonego wczoraj szczytu NATO w Warszawie dyskutowali goście programu Wybory w Toku. Ten szczyt jednak pokazał taki powrót do lat spójności NATO i myślę, że tutaj to wejdzie do historii. Czy od wczoraj się zmieniła sytuacja bezpieczeństwa? Od wczoraj nie, no bo trzeba to wszystko wprowadzić w życie i jeszcze kawał roboty. Sytuacja dookoła Polski zmieniła się niekorzystnie w ostatnim czasie i dobrze, że NATO to dostrzegło, uważa europoseł SLD Janusz Zemcha. W ostatnich kilkunastu latach dla NATO najważniejsze jednak były misje daleko, daleko od terytorium natowskich państw. No i nareszcie dotarło do najważniejszych osób w NATO, że jednak funkcją pierwszą tego sojuszu musi być dbałość o niezależność, o niezawisłość, o bezpieczeństwo państw, które to NATO tworzą. Podczas dwudniowego szczytu państwa członkowskie NATO zdecydowały o rozmieszczeniu w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii czterech wielonarodowych batalionów. Do Polski ma też trafić 150 brytyjskich żołnierzy. Państwa członkowskie NATO zdecydowały też m.in. o przedłużeniu misji w Afganistanie i dalszym wsparciu finansowym dla tego kraju, zacieśnieniu współpracy z Ukrainą i wysłaniu samolotów systemu rozpoznania radarowego do walki z tzw. państwem islamskim. Nadal niespokojnie w Dallas. Komenda Główna Policji w tym mieście poinformowała, że dostała anonimowe pogróżki pod adresem funkcjonariuszy. Ze względów bezpieczeństwa budynek komendy został otoczony kordonem policyjnym. W akcję zaangażowano funkcjonariuszy specjalnej policyjnej jednostki SWAT. Działania koncentrowały się na trzykondygnacyjnym garażu znajdującym się za siedzibą komendy. Lokalne media, na które powołała się agencja DPA, informowały, że mogła się tam zabarykadować wzbudzająca podejrzenia osoba. Po przeprowadzeniu akcji władze policji za pośrednictwem Twittera wykluczyły jednak taką możliwość. Napięcie w Dallas wzrosło po czwartkowej strzelaninie, w której 25-letni napastnik, afroamerykanin i żołnierz sił rezerwowych zastrzelił w tym mieście 5 policjantów, 7 kolejnych funkcjonariuszy i 2 cywilów ranił. Była to zemsta za 2 ostatnie przypadki zastrzelenia przez białych policjantów 2 afroamerykanów w Luizjanie i Minnesocie. Nie będzie powtórki referendum w sprawie Brexitu. Brytyjski rząd odrzucił internetową petycję w tej sprawie podpisaną przez ponad 4 miliony osób. Autorzy petycji powoływali się na przepis, zgodnie z którym jeśli liczba głosów za którymś z rozwiązań, których dotyczy plebiscyt, nie osiągnie 60%, a frekwencja będzie niższa niż 75%, referendum należy powtórzyć. W czerwcowym głosowaniu Brexit poparło blisko 52% Brytyjczyków. W plebiscycie udział wzięło 72% uprawnionych. Mimo wykluczenia Rosji z Igrzysk Olimpijskich po aferze dopingowej w Rio wystartuje rosyjska lekkoatletka Daria Kliszina. Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych dopuściło ją do udziału w igrzyskach. Skacząca w dal Kliszina wystartuje jednak pod neutralną flagą. W takich barwach chce startować w Rio ponad 130 sportowców. Ponad połowa z nich to Rosjanie. Ale większość wniosków w tej sprawie nie została jeszcze rozpatrzona. Na podstawie raportu Światowej Agencji Antydopingowej Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych w ubiegłym miesiącu podtrzymało decyzję o zawieszeniu Rosji w prawach członka tej organizacji. Międzynarodowy Komitet Olimpijski dopuścił jednak możliwość startu w igrzyskach tych Rosjan, którzy badaniami w zewnętrznych laboratoriach udowodnią, że nie stosowali niedozwolonego dopingu. I na koniec pozostajemy przy lekkiej atletyce. Trwają Mistrzostwa Europy w tej dyscyplinie, a niedziela może być kolejnym polskim dniem na tych zawodach. W Amsterdamie aż 6 biało-czerwonych ma dziś szansę na zdobycie medali. O szczegółach Kamil Gapiński. Najbardziej liczymy oczywiście na Pawła Fajtka. Nasz młodzież to obecnie absolutny numer 1 na świecie w swojej dyscyplinie, dlatego w Holandii powinien wygrać w cuglach. Medal zdobędzie też zapewne biegający na 800 metrów Adam Kszczot. Pytanie, jakiego koloru będzie to krążek? Złoto spróbuje zabrać mu będący w dobrej formie Marcin Lewandowski. Dwóch Polaków będzie też ze sobą rywalizować o medale w konkursie pchnięcia kulą. Mowa o Michale Haratyku oraz Konradzie Bukowieckim, którego wielu uważa za następcę Tomasza Majewskiego. Mówiłem o panach, to teraz słówko o pani. Nazywa się Angelika Cichocka i biega bardzo szybko. Na tyle, że dziś może stanąć na podium w rywalizacji na 1500 metrów. Kamil Gapiński, TOK FM.
Pogoda. Na północy deszczowo, a na północnym zachodzie także burze. Nad resztą kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 22 stopni w Trójmieście, przez 23 w Białymstoku, 25 w Warszawie, Lublinie i Toruniu, 26 w Krakowie i Katowicach, 27 w Poznaniu i Gorzowie, do 28 we Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Teraz Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa Polityka Insight w Polityka Insight. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dlatego że bardzo chciałam, żebyśmy jednak podsumowali tak jakoś, żeby słuchacze mieli możliwość zrozumienia, co najważniejszego zadziało się na szczycie NATO, który odbył się w Warszawie. I oprócz tego, że oczywiście tak duża impreza, jeżeli mogę, czy tak duże zdarzenie, spotkanie w Warszawie jest jakimś powodem, no właśnie, do czego? Moim zdaniem powodem do dumy dla organizatorów, dla tej ogromnej rzeszy ludzi, którzy pracowali dniami i nocami, naprawdę, i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, i w Ministerstwie Obrony, i we wszystkich możliwych służbach mundurowych, i w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, przygotowując wielką i niezwykle udaną konferencję ekspercką. W końcu dla nas wszystkich, którzy przez chwilę musieliśmy znosić pewne utrudnienia. Szczyt niezwykle udany pod względem organizacyjnym, przełomowy, jeśli chodzi o decyzje merytoryczne, ważny, bo odbył się akurat w Polsce w takim, a nie innym czasie historycznym. Agencja AFP napisała, zwykle szczyty NATO to 99% nudy i 1% histerii. Tutaj nic z tych rzeczy, to był szczyt dosyć zgodny. Na szczycie w Warszawie NATO pokazało swoją jedność w obliczu Rosji, potwierdzając jednocześnie wolę dialogu i oceniając, że Rosja nie stanowi obecnie bezpośredniego zagrożenia dla sojuszu. No i właśnie. To jest oczywiście francuski punkt widzenia, podkreślający te rzeczy, na których Francji zależy, czyli to, że wolę dialogu i Rosja nie stanowi zagrożenia. Bezpośredniego zagrożenia, bo sekretarz generalny zawsze ma taką frazę przygotowaną, no imminent threat. Więc Rosja nie stanowi imminent threat, ale mimo to NATO zdecydowało się po pierwsze zmienić swój sposób zachowania i przesunąć po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny wojska sojuszu znajdą się na wschód od Łaby w formule niećwiczebnej, tylko w formule bojowej. Ale też nie stałej. Ale dlaczego nie stałej? One będą tutaj na stałe. Chodzi mi o to, NATO, że nie wybuduje baz stałych, nowych we wschodnich w państwach od Estonii po Bułgarię, ale wojska NATO tutaj faktycznie pozostaną i to w dodatku pozostaną nie przez jakiś określony z góry czas, tylko odtąd w zasadzie w nieokreśloną przyszłość, bo znowu sekretarz generalny mówił, że to jest open-ended mission, tak? Czyli NATO po prostu postanowiło, znaczy oceniło, że zagrożenie ze strony Rosji jest na tyle duże i na tyle realne, że lepiej mieć wysunięte pozycje bojowe tam, gdzie to zagrożenie może przyjść. I oczywiście to jest kontynuacja postanowień z Newport. Teraz to nie jest kontynuacja, inaczej, to jest do pewnego stopnia kontynuacja postanowień z Newport, ale przypomnijmy sobie, że głównym postanowieniem z Newport było utworzenie tak zwanej szpicy wojsk szybkiego reagowania, które jednak stacjonowały w państwach Europy Zachodniej. Bo szpica polega na tym, że kraj obejmujący roczny dyżur wyznacza ze swoich sił zbrojnych siły gotowe do natychmiastowego, czytaj doba, dwie, trzy doby, przerzutu w rejon kryzysu i operacji. Natomiast w tym momencie NATO wysuwa, przesuwa swoje wojska tam, gdzie dotąd ich w takiej formule nie było. Dlatego wolałbym nie mówić o kontynuacji, a jednak o przełomie. Dobrze, to ja w takim razie takie ćwiczenie trochę jednak z polityki zarzucę, jeżeli mogę. Bo z oczywistych powodów obecny rząd ogłosił już jakiś niebywale przełomowy sukces. Jak należałoby rozdzielić ten sukces między ekipy rządzące
Sądzę, że prezydent Barack Obama doskonale to opisał, mówiąc, że to był proces wieloletni. Chyba mówił o 5 latach, o ile dobrze pamiętam, w to piątkowe popołudnie. No i rzeczywiście, jeżeli byśmy chcieli obdzielać ekipy, no to większość czasu między Newport a Warszawą przypadła na rządy poprzedniej ekipy rządowej. Ale z kolei kluczowe decyzje, ta zgoda polityczna dotycząca wysuniętej, wzmocnionej obecności, czyli tych wojsk stacjonujących od Estonii po Rumunię i Bułgarię, zapadła w lutym tego roku, czyli już pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. Co to oznacza, jakby spojrzeć na ten szczyt z perspektywy Rosji? Ja znów odniosę się do tej depeszy AFP, ale tam jej autorzy zwracają uwagę na to, że NATO zakończyło budowę nowej struktury strategicznej na wschodzie i to jest wyzwanie bez precedensu od czasów zimnej wojny rzucone Rosji. No jeżeli chcielibyśmy uczciwie postawić lustro, prawda, i znaleźć tą drugą stronę, to odbicie, no to pewnie rzeczywiście tak jest, no bo tak jak mówiłem, NATO po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny uznaje, że trzeba mieć wysunięte bastiony, placówki wojskowe tam, skąd spodziewa się największego zagrożenia. Ale przecież, oczywiście, że największego, tak, takiego militarnego, bo zaraz możemy rozmawiać o całej masie innych zagrożeń. Ale przecież NATO za każdym razem podkreśla, i w Warszawie też zostało to wyraźnie powiedziane, że robi to dlatego, że to Rosja postanowiła zburzyć cały budowany od dziesięcioleci ład bezpieczeństwa w Europie, używając siły do zagarnięcia terytorium niepodległych państw w swoim sąsiedztwie. Najpierw Gruzji, a potem Ukrainy. A właśnie to otwarcie na dialog, czy ono coś realnie teraz oznacza? Co to znaczy otwarcie na dialog? W dokumencie końcowym szczytu warszawskiego jest wyraźnie powiedziane, że to otwarcie na dialog służy tylko i wyłącznie zminimalizowaniu ryzyka wybuchu konfliktu zbrojnego. Służy temu, żeby Rosja miała podane oficjalnie na talerzu wszystkie szczegóły dotyczące wojskowej aktywności sojuszu, tak by nie mogła potem usprawiedliwiać się, że pomyślała, że sojusz robi coś w tajemnicy i przygotowuje się do ataku. No przecież to, co robi rosyjska propaganda, obserwujemy ją to jest coś nieprawdopodobnego, ale to pokazuje pewnego rodzaju chaos, który wkradł się w dotąd zwarte szeregi. I jestem przekonany, że po prostu Rosja nie spodziewała się, albo inaczej, spodziewała się, że w większym stopniu wbije klin pomiędzy państwa zachodnie i że nie będzie takiej, owszem, ograniczonej, ale jednak stanowczej reakcji. Czyli czego możemy się spodziewać ze strony Rosji? Takich kilku krzyków dyplomatycznych? Ja nie jestem na tyle mądry i przewidujący, żeby stwierdzić, co Władimir Władimirowicz o sobie myśli i planuje i co w końcu zrealizuje, bo to może być zupełnie inna historia. Spodziewać możemy się wszystkiego, w tym niespodziewanego. Ale ja myślałam, że nie dochodzą, ale tak tych wątków jest jeszcze więcej. Ale ja bym się wrócił do tego, bo powiedziałaś, że zadałaś takie pytanie, czy Rosja jest największym zagrożeniem. No fakty na to wskazują. Tak? To znaczy NATO podejmuje decyzję naprawdę o przełomowym charakterze, chociaż jeszcze ograniczonej skali, no właśnie dlatego, że uznaje Rosję za burzyciela tego ładu, stabilności i pokoju w Europie. Jednocześnie w deklaracji końcowej NATO określa swoje najbliższe otoczenie, i to wschodnie, i to południowe, mianem łuku zagrożenia i niestabilności. I w tym jednym, że tak powiem, worku znajduje się i Rosja, i tak zwane państwo islamskie, i zdestabilizowana Północna Afryka i Bliski Wschód, i zagrożenia wywołane kryzysem migracyjnym, i zagrożenia wywołane, znaczy, o charakterze hybrydowym. I tam nie ma już takich prostych, znaczy takiej jedności, takich pomysłów, znaczy, w sprawie rosyjskiej. Dużo słabsza jest jednak ta reakcja skierowana na południe. Słabsza w tym sensie, że NATO jednak nie angażuje się w pełni wojskowo, chociaż trzeba powiedzieć, że po raz pierwszy wysyła samoloty AWACS swoje, własne. NATO nie ma w zasadzie
własnych środków wojskowych poza bardzo wyspecjalizowanymi i właśnie jednym z tych Nie, do wsparcia operacji Inherent Resolve, czyli do walki z tak zwanym państwem islamskim w Syrii i Iraku. Wysyła również i zmienia charakter operacji trwającej od kilkunastu lat, bo uruchomionej po zamachach z 11 września 2001 roku, operacji na Morzu Śródziemnym, tak by móc lepiej... Tamta operacja była prowadzona jakby w ramach artykułu 5, czyli po prostu była antyterrorystyczną. Natomiast w tej chwili będzie to operacja Sea Guardian, która będzie miała szerszy charakter i umożliwi lepszą współpracę też z Unią Europejską. Tylko tak już zamykając, rozumiem, że w kwestii rosyjskiej wydaje się, oczywiście Polska będzie miała kolejne postulaty, żeby wzmacniać to, ale wydaje się, że jest pomysł na odpowiedź, a w kwestii tak zwanego państwa islamskiego, czy w ogóle wyzwań terrorystycznych, destabilizacji jest trudno. Trudno jest, bo nie ma takiej wielkiej strategii, prawda? Ja sądzę osobiście, że nie będzie jej, dopóki nie przyjdzie zmiana w Białym Domu, tak? I nie będziemy wiedzieć długofalowo, przynajmniej na te kilka lat, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych. To jeszcze ten wątek oczywiście polityczny się pojawił. Podjęły go duże, ja cytat Washington Posta szczególnie. A to się rozlało już poza Washington Posta. Podejmującego to, że na przykład wiadomości zmieniają historię i opowieść o wstąpieniu Polski do NATO. Nie tylko wiadomości, bo tam była taka wystawa, prawda, dosyć kontrowersyjna. No i kwestia Trybunału Konstytucyjnego, który zwrócił uwagę Obama, czyli kwestia jakby szczyt NATO zwrócił uwagę na te problemy wewnętrzne. No i to jest ten cień, tak, od którego uciec nie można, bo jak mówię, mimo ogromnego sukcesu i merytorycznego i organizacyjnego szczytu, no to jednak do mediów zachodnich wyszły te polskie sprawy i krytyka ze strony amerykańskiego prezydenta. Rzeczywiście po raz pierwszy Barack Obama w tak prostych, dosłownych sformułowaniach powiedział, o co chodzi. No a to, co się potem stało w relacjach medialnych, no to już jest inna sprawa. Ja muszę się przyznać, nie widziałem oryginalnie tego materiału wiadomości, czytałem tylko jego omówienia. Tak, ponieważ jeżeli do opinii amerykańskiej przedostaje się taki sygnał, że polska opinia publiczna jest manipulowana przez media pozostające w rękach rządu, no to boję się, że trudno o poważniejszy sygnał, że coś jest z Polską nie w porządku. Bardzo dziękuję. Chciałem zaznaczyć, że nie użyłem ani razu słowa. Wiem, składnie flankę na to, bo ja bardzo o to prosiłam, bo się bałam, że Państwo słuchacze już będą jakiś obrót Pawłowa na to. Bardzo dziękuję. Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa w Polityka Insight, był Państwa moim gościem. Kłaniam się nisko. I tyle, co my z Zuzanną Piechowicz dla Państwa przygotowałyśmy na dziś. Program realizował Jacek Kozłowski, a zaraz już moi koledzy wkroczą do studia. Jeszcze więcej. Weekendowy poranek w Radiu Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Asia i Darek Brzezińscy kochają sport. Jesteśmy trenerami i pomagamy ludziom się zmieniać. Ty stawiasz cel. A my go z tobą realizujemy. Osiągnij swój cel z Brzezińskimi i ofertą sportową Lidla. Już od jutra. Amortyzujące, oddychające i wytrzymałe buty do biegania. 66 zł za parę. Tylko 66 zł. Spodenki funkcyjne już od 24,99. Tak, od 24,99. Oraz koszulki funkcyjne z włóknem Top Cool w super cenie. Lidl. Co tydzień coś nowego. W życiu wybieram tylko to, czego jestem naprawdę pewny. To daje mi satysfakcję. Stawiam na nowoczesną technologię, przyjemność prowadzenia, piękny, zmysłowy design. Bez wątpienia taki jest nowe Renault. Nowe Megane Talisman Espace Kadżar Captur i Clio. Otwórz się na zupełnie nowe doznania. Bez wątpienia to najlepszy moment, by przesiąść się do nowego Renault. Zostaw swoje auto w rozliczeniu i zyskaj nawet do 10 tysięcy złotych. Wybierz nowe Renault. Szczegóły oferty w salonach. Magazyn Coaching. Twój rozwój, sukces, szczęście. Podpowiemy Ci, jak się dobrze przyjaźnić i zbudować sobie sieć wsparcia. Pomożemy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Doradzimy, jak wybaczyć sobie dawne błędy i zacząć cieszyć się życiem. Magazyn Coaching. Wspieramy w rozwoju.
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tretwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w Twojej okolicy. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Agnieszka Lipińska. Niemcy nie powinny dezawuować obaw o bezpieczeństwo Polaków i Bałtów, ostrzega komentatorka Tagesspiegela po warszawskim szczycie NATO. Jednocześnie zarzuca swoim rodakom przerażającą obojętność wobec sąsiadów na wschodzie. Trwa wielkie odliczanie do finału piłkarskich mistrzostw Europy. Już dziś wieczorem zmierzą się Francja i Portugalia. Wielka Brytania nie powtórzy referendum w sprawie Brexitu. Władze odrzuciły internetową petycję w tej sprawie. Więcej informacji w południe. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. tokfm.pl/pobierz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Jeszcze więcej euro w radiu TOK FM.